Cześć! Witam wszystkich bardzo serdecznie i tak jak widzieliście u mnie na Facebooku, jesteśmy w Kanadzie. Kasia. Mamy 22 listopada. Tak, jest 22. Tak, tutaj jest 22 teraz. I znajdujemy się w miejscowości Waterdown. I jesteśmy aktualnie na takim osiedlu mieszkaniowym i spójrzcie, jak bardzo to jest amerykańsko, to jest taki cliché amerykański. Jak w Simsach. Jak w Simsach. Kasia właśnie mówi, że jak w Simsach. Tak, zobaczcie, jak to wygląda wszystko. Najbardziej nam się podoba to autko z logo Batmana. No to ja sobie tutaj obrócę kamerę, żebyście zobaczyli. Opa. Samochód z Batmanem, ale ja się tutaj boję kręcić, żeby nas ludzie nie pogonili. Jakoś za bardzo, także się będziemy przechać. Dobra, wyłączyłem tamto nagrywanie przez przypadek. Także teraz przejdziemy się jeszcze kawałek tutaj, bo nie chcę, żeby też ludzie nas gdzieś dopadli, chyba że potem was, no, tak piesem. Polski akcent. Dorz, jakiś nas tutaj oszczekuje. Nie jest to, słuchajcie, jesteśmy bardzo grubo ubrani, ale nie jest wcale tak zimno. Jest tak około minus 5-6 stopni. No, coś koło tego. Mam nadzieję, że w ogóle nas dobrze słychać. Przynajmniej tak na mikrofon niby wyłapuje, bo nie brałem tego mojego mikrofonu fajnego. O, tutaj paskudztwo. Ci osoby, które nas przyjmują, powiedzieli, że paskudztwo im jakoś tutaj budują. Rzeczywiście tak nie pasuje do tej dzielnicy. Tu chyba są mieszkania. No to będą chyba jakieś mieszkania albo biura. No to generalnie to Waterdown to jest taka mniejsza miejscowość. Do Toronto się wybieramy później i to już będą osobne nagrania. Ale na razie tak to wygląda. Tu jesteśmy w jakimś Fortinos. Jakiś market to jest. I tutaj się boję kręcić, żeby nas nie dopadli. Także dopóki się nie dowiemy, tutaj możemy kręcić, to ja wyłączam kamerę. Dobra, wyszliśmy właśnie z tego oto McDonalda, żeby złapać internet gdziekolwiek. Byliśmy tutaj w McDonaldzie. Cheeseburgera zjedliśmy zwykłego. Jak oceniasz tego McDonalda? Dwie łapki w górę. Mają internet i można porozmawiać na Skype'ie. No i teraz się udajemy w stronę jakiejś tam plazy. O, tutaj widzicie jest ten Fornitos, w którym byliśmy na zakupach swoją drogą. Na takich bardzo szybkich. A tutaj obok są takie różnego rodzaju mydło i powidło, takie sklepy, jakieś tam kioski, sklepy z żarciem dla zwierząt. Apteka. Apteka, jakieś takie rzeczy. Także to jest... Przechodnia, także wszystko pod ręką. Tak, także wszystko mają w takim jednym miejscu. Tak jak się ogląda w amerykańskich filmach często, że mają takie duże parkingi i tam jest tych sklepów 1,5 miliarda. No to właśnie mniej więcej ten... Tutaj to wygląda w ten sposób. Dziękuję. Jesteśmy przepuszczeni, w ogóle jesteśmy w szoku z Kasią, jak mili tutaj są ludzie. Ja nie mogę. Wchodzimy do sklepu, a oni... Witamy was bardzo serdecznie, nie będę mówiła po angielsku. Jak się czujecie, jak wam mija dzień? Troszeczkę zimno na zewnątrz, prawda? No i to jest każda rozmowa z miejscowym tutaj, jak wchodzimy do sklepu, to w zasadzie dostajemy zasypanie jakimiś takimi różnymi tekstami właśnie, że jest bardzo piękny dzień, tutaj co tam słychać u nas. Tutaj jeszcze wtrącę tylko, że tutaj mamy taki Waterdownowy kompleks sportowy. No i widzicie, śniegu trochę jest, nie jest tego za dużo, także da radę tutaj przetrwać. To jest taki właśnie skatepark jakiś, co prawda mamy dwóch młodych amatorów skate'owania, ale oni chyba nie będą jeździli. Oni tutaj się przyszli chyba tylko pobawić. W każdym razie, jak tylko powiedzieliśmy w jednym w tym sklepie zoologicznym, to było dziwne, że powiedzieliśmy, że jesteśmy z Polski, bo tam pani się bardzo pytała, czy można pomóc w czymś i tak dalej. Powiedzieliśmy, że jesteśmy z Polski, to też powiedziała, że jeżeli będziemy mieli jakiekolwiek pytania, to żebyśmy przyszli do niej, tutaj do tego sklepu i ona nam pomoże, to jest, jak w Kanadzie to wszystko funkcjonuje, jak działa i tak dalej. Welcome in Canada. Tak, i właśnie welcome in Canada. Także wszystkie opowieści o tym, że Kanadyjczycy są bardzo mili, są na razie tak, na razie są bardzo prawdziwe, bo wczoraj tego nie nakręciliśmy, jak dolecieliśmy, to też jesteśmy przywitani przez pierwszy Kanadyjczyk, który z nami rozmawiał tak dłużej. Security jakieś? To był koleś security, który też był bardzo sympatyczny i chciał nam wcisnąć darmową flaszkę. My może nie myślał, że jesteśmy Polakami, bo myślał, że jesteśmy zdani. Tak, myślał, że jesteśmy zdani, jak usłyszał, że jesteśmy Polakami. Może ja tą kamerę na razie wezmę tak na nas. Hoppa, hoppa. O! Włączyłem menu z tego wszystkiego.
Także o, myślał, że jesteśmy z Danii, a nie z Polski, a jak mu powiedzieliśmy, że jesteśmy z Polski, to zaczął nam opowiadać o swoim landlordzie, czyli właścicielu. Co prawda nie wiem, czy tutaj teraz nie pizga za bardzo wiatr, żeby cokolwiek było słychać, co my mówimy. Mam nadzieję, że nie. Weź, bo się nie malowałam. Trudno. Ale także jest póki co bardzo miło, bardzo sympatycznie. Tutaj na razie czekają nas bardzo średnio widowiskowe obrazki. Pokażę wam tylko o światła, jak wyglądają. Hopa, hopa, ja sobie przestawię. O, widzicie. Oznaczenie ulicy, w ten sposób to wygląda. Rockheaven Lane. I światła wyglądają w ten oto sposób. Także jak widzicie, nie jesteśmy w stanie nawet kłamać, że nie byliśmy w Kanadzie, tylko zostaliśmy w Polsce i się widzimy. Jesteśmy w Kanadzie i na razie jest cudownie. Także to było na tyle, jeżeli chodzi o tą część też i za chwilę myślę, że włączymy gdzieś tam, będziemy w ładniejszym miejscu. Doszliśmy do kolejnej plazy ze sklepami, bo to tak jak wnioskowałem od osób, u których mieszkamy, że te miejsca, gdzie jest tak dużo sklepów, to są właśnie plazy, się nazywa plaza. I jak widzicie, tutaj mamy Pizza Hut, Taco Bell, taki typowo amerykański znak, który można sobie zmieniać, te literki. No i tutaj mamy Pizza Hut, Taco Bell drive-thru i pierwszy w ogóle monopolowy jakikolwiek, z jakimiś piwami czy z czymś, to znaleźliśmy. Pierwsze takie miejsce, które nam tutaj wpadło w oczy. No tutaj mamy jeszcze jakiś Jack Turtles take-out. Nie do końca wiem, co to jest, ale też jakieś takie rzeczy. Tu jest więcej restauracji na tej plazie niż na tamtym, bo tam było dużo sklepów, a tutaj widzę, że też jest jeszcze jakieś Angel's Dinner, jakiś Bulk Barn, czyli dużo różnego rodzaju. A kamera szaleje, sklepów. Znaleźliśmy restaurację z kuchnią europejską, która ma typowo europejskie dania, czyli sznycel i pierożki. Ale chyba na razie sobie odpuścimy jedzenie tutaj. I bułgarski gulasz. Bułgarski gulasz. Węgierski, to jest węgierski. Hungarian to jest węgierski. To jest na kolejnej plazie, tak, znaleźliśmy kolejną, trzecią plazę tutaj. Także tego mają w cholerę, tak naprawdę. Mają konie. Mają konie, gdzieś tam nam zginęły. Tutaj nie wyłapię ich stąd, niestety. Tym gra muzyczkę. Ale gdzieś tam były te konie. To niestety nam uciekły. Gdzieś tam. O, widać przyczepę. O, 24-godzinny sklep. Gdzie? Tak. A, tutaj mam jakieś 24-godzinne. Także tutaj raczej będziemy mieli wielką potrzebę w nocy nagle wyjść do sklepu. Chińskie jedzenie, jakieś tutaj kotki. Hopa, hopa. Fajne są te bardzo te plazy. Tutaj takie mydło i powidło można znaleźć, nie? Takie różnego rodzaju strasznie te sklepy są obok siebie. Zobacz miasto, to jest... Gdzie? To jest gniazdko. Gniazdko z ptaszkami. Tutaj nie wiem, czy widzicie. Tam słuchajcie, ze środka ptaszki małe, aczkolwiek nie wiem, czy je słychać u was. A tutaj ogromne apteki mają. Nie wiem, czy widać, ale są wielkie apteki. Słuchajcie, tutaj tak potrąbują czasami, nie wiem czemu. To jest któryś raz już, nie? Tak. Tak sobie stoją, tak sobie potrąbują. Jakby coś się działo. Także kolejna plaza, kolejne różnego rodzaju sklepy. I na razie my się zbieramy do powrotu do miejsca, z którego wystartowaliśmy, czyli do naszego mieszkalnego domku.